Filip Dylewicz, zawodnik Asseco Arki Gdynia. Filip, jesteśmy w trakcie meczu Asseco Arka Gdynia z Anwilem Włocławek. Jak wszyscy widzimy, nie jesteś przebrany. Jesteś przebrany w taki oficjalny trykot naszego klubu. Wyjściowy. I pytanie dlaczego? Co się stało, że dzisiaj tak naprawdę nie jesteś z chłopakami na parkiecie? No niestety w ostatnim meczu z Lokomotivem Kubeń nabawiłem się kontuzji, która wyeliminuje mnie na parę dni z treningów z drużyną i niestety nie mogę dzisiaj pomóc zespołowi, kolegom w walce z mistrzem Polski, ale mam nadzieję, że moja nieobecność wpłynie pozytywnie na ich postawę i zrobią mi miłą niespodziankę. Z drugiej strony, dlaczego niespodziankę? W końcu znamy nasze wartości i walczymy o najwyższe cele i zwyciężymy. Co dokładnie się stało? Bo ja byłem przy ławce, zupełnie nie odnotowałem tej kontuzji, tak dopiero rano z przekazów medialnych gdzieś się dowiedziałem, że jesteś nie taki i dopiero później od naszego masażysty usłyszałem, że z tą ręką coś jest nie tak. Co się stało? No, najgorsze kontuzje właśnie zdarzają się w momentach, kiedy nikt tego nie zauważa i w jednej z akcji po prostu albo źle złapałem piłkę, źle próbowałem ją złapać, albo też miałem kontakt z obrońcą, który gdzieś tam próbował ją z kolei w cudzysłowie przeciąć za moich pleców, jak już powiedziałem, i w tym momencie już wiedziałem, że coś jest nie w porządku. Starałem się jeszcze tam zagrać w obronie, oczywiście mi się nie udało, ale niestety diagnoza na drugi dzień pokazała, że z kością nie jest do końca dobrze. Natomiast plus jest taki tego wszystkiego, że nie musieliśmy tam ingerować za bardzo, włożyliśmy to tylko w usztywienie, które tutaj widać na mojej dłoni, a i czekamy. Diagnoza lekarzy jest znana, nie obyło się bez operacji, a kiedy kibice Asseco Arki mogą spodziewać się Filipa Dylewicza z powrotem na parkiecie? No chciałbym wrócić jak najszybciej na pewno, szczególnie, że był to pierwszy mecz, że przepracowaliśmy bardzo dobrze okres przygotowawczy i czułem się znakomicie. Odnajduję się bardzo dobrze w koncepcji trenera Frunzkiewicza i na pewno jest mi niezmiernie szkoda, że nie mogę wgrać w pierwszym spotkaniu z mistrzem Polski, no ale taki jest zawodowy sport i ja tutaj podnoszę głowę do góry i liczę na to, że w przeciągu 4-5 tygodni na pewno będę już gotowy do tego, żeby już wybiec na boisku. Wszyscy doskonale wiemy, że Filip Dylewicz jest ogromnym fanem motoryzacji, a właściwie może nie fanem, a znawcą, to prawda? No jeżeli inni tak mówią, no lubię motoryzację i na pewno jest to moja pasja, tak jak niektórzy zbierają znaczki, jeżdżą na ryby, no to wiadomo, że pasja jest pasją i wiedza na pewno na ten temat myślę może być całkiem spora. Spróbujmy teraz tą twoją sytuację porównać do naprawy samochodu. Ty czujesz się bardziej takim benzyną czy bardziej dieslem? Nie no, zdecydowanie benzyna. Benzyna jest mniej awaryjna i dostarcza dużo więcej emocji niż diesel, także diesel to oszczędność pozorna, ponieważ naprawy są dużo bardziej kosztowniejsze, dużo bardziej długotrwałe, także zdecydowanie benzyna. Duża pojemność, wolnostąca, bez doładowania. Czyli w tym przypadku naprawiamy jakby silnik benzynowy. Benzynowy, duży benzynowy silnik, który na swobodnie sobie tam gdzieś pracuje i osiąga te swoje maksymalne rzeczy bezwysiłkowo.